Nepotyzm i kumotestwo z Pcimia przeniósł do Orlenu energii i teraz to, co robi, dokładnie to, co robił Pcimia. Jest na pewno sobą miłą, ciepłą, zdecydowaną i pewnie dążącą do celu. Bardzo mi się dobrze współpracowało z nim. To jest styl działania człowieka, który umiejętnie uzależnia innych ludzi od siebie. Wierzy pan chociaż w jedno słowo, które wypowiada teraz Daniel Obajtek na temat swojej uczciwości? Nie. Już dawno o Pcimiu nie było tak głośno jak w ostatnich tygodniach. Wszystko za sprawą byłego wójta gminy Daniela Obajtka, obecnie prezesa PKN Orlen. To przełomowy etap w historii całej grupy Orlen. Nie byłoby Daniela Obajtka jako szefa największych państwowych spółek, gdyby nie te okolice. To właśnie tutaj od 2006 roku do 2015 sprawował swoje rządy. I to właśnie ten okres jest teraz pod lupą dziennikarzy. Ja zarabiałem dokładnie 7200. Jeżeli się pracuje na etacie i pracuje się później na funkcji samorządowej, no to kurczę, nie da się paru milionów zarobić. No nie ma takiej możliwości. Od blisko miesiąca politycy opozycji, powołując się na doniesienia mediów, zarzucają szefowi Orlenu niejasne pochodzenie majątku oraz łączenie w przeszłości funkcji wójta Pcimia z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jesteśmy gminą otwartą dla społeczeństwa przede wszystkim. Pracując jako wójt, jest się w stanie dorobić takiego majątku jak Daniel Obajtek? Znaczy wie pan, ja bym nie chciał wchodzić w te sprawy finansowe, bo oczywiście to jest szersza sprawa. Nie mi to oceniać. Skąd Obajtek miał tą bańkę w 2012 roku? Jeżeli są ewidentnie dwa oświadczenia, 2012, 2013, różnica w środkach, które są na plusie, jest prawie milion złotych, no to przecież tego się nie da zrobić z pensji wójta. Wydał dokładnie o 776 tysięcy więcej, niż wpłynęło na jego konto. Czym się charakteryzuje Obajtek? Jaki on jest? Krętaczem. Na swój sposób cwany. Działa jak automat. Jest to jakaś rządza władzy, nie wiem, pieniądza. Tyle, że takie opinie o prezesie Obajtku to tutaj rzadkość. Wśród większości mieszkańców ma on ogromny autorytet. W porządku był. Dużo zrobił tutaj? Tak, gminy? Bardzo dużo. A co zrobił na przykład? No wszystko, no przecież... Co, mostki, nie mostki? Porządnym był. Rozmawiał z ludźmi i to wszystko. I grzeczny był. I wspomagał ludziom dużo. Większość osób mówi, że dużo zrobił. Że co tam jakieś przekręty może były, nie były, ale że jako wójt był dobrym wójtem. Byłego wójta Pcimia bronią jego koledzy z PiS, którzy nie chcą wierzyć w doniesienia medialne. Nic nie zarzucono Danielowi Obajtkowi z punktu widzenia legalności i działalności zgodnie z prawem. Nie ma się co dziwić, że mógł gdzieś zainwestować i coś kupić. Stopień trafności zarzutów, które były kreowane do ludzi z naszego środowiska w Gazecie Wyborczej jest na tyle słaby, że tutaj mało mam podejrzeń. Wierzy pan w uczciwość Daniela Obajtka? Tak, zdecydowanie wierzę w uczciwość i wszystkie jego działania, które tutaj były podejmowane i te działania, o których ja wiem, o tym świadczyły. I tutaj jednoznaczną taką pozytywną ocenę prezesowi Obajtkowi wystawię. Następca jego jest od niego zależny. W związku z powyższym, kto powie, co zna Obajtka? No bądźmy poważni. A jeżeli jest ponad 200 osób zatrudnionych w urzędach, no powtarzam się, no to jak nie są zależni? A jeżeli teraz w Orlenie ileś tam osób pracuje z Pcimia, no to jak nie są zależni? To są setki ludzi. Które stąd wyszły i są na bardzo wysokich stanowiskach. No, trzech członków zarządu Orlenu jest z Pcimia, nie? Obajtek, no, on co prawda nie jest Pcimianinem, Józef Węgrecki i Michał Róg. Gdzieś te zależności istnieją i dlatego tak się broni człowieka. Jedna zła cecha Daniela Obajtka to? Nie potrafię wymienić. Ma jakieś negatywne cechy czy nie? No, myślę, że na pewno ma. Każdy ma jakieś negatywne cechy, prawda? Ciężko wymienić. Tylko ciężko wymienić. Albo pan nie chce wymienić. Ciężko wymienić. Wydaje mi się, że jest to osoba, która ma nie tyle wyjątkową umiejętność kontaktu z ludźmi, on ma, uważam, wyjątkową umiejętność manipulowania ludźmi.
Polska o Danielu Obajtku usłyszała na szeroką skalę już w 2013 roku. To jest ten człowiek, o którym ja mówiłem. Tusk nic nie może, Obajtek może. Od początku partia Jarosława Kaczyńskiego próbowała pokazywać Obajtka jako dobrego gospodarza, realizującego w samorządzie program Prawa i Sprawiedliwości. Gmina Pcim jest średnią gminą, natomiast dzięki Bogu jeszcze nie ma problemu. Daniel Obajtek w 2006 roku, jak został wójtem, to dług gminy Pcim wynosił 4 miliony z groszy. W 2015 roku dług gminy Pcim wynosił ponad 15 milionów złotych. Był to jedna z najbardziej zadłużonych gmin. Co zrobił dla gminy? Bardzo dużo przecież widać. Przeciwnicy mówią, że się znowu zadłużyła bardzo. Że okej, robił, ale wszystko było na kredyt. Przeciwnicy zawsze będą mówić im mówić, że nie. Kredyty za czasów Daniela Obajtka były zaciągane, ale myślę, że żaden samorządowiec, żaden gospodarz tych kredytów prędzej czy później nie uniknie. Przez szybkość działania, populizm, i prawdopodobnie jakąś chęć wyskoczenia wyżej, czyli traktowania gminy jako trampoliny do tego, zostały gminy w złym stanie. Mieszkańcy jednak doceniali podczas wyborów jego działania. Trzykrotnie Daniel Obajtek zostawał tu wójtem. Umiał po prostu znaleźć się w otoczeniu, organizował różne spotkania z mieszkańcami, starszymi ludźmi. Dlaczego wójt czekoladka? No właśnie z tego powodu. Co piątek odwiedzał tych starszych ludzi, czy biednych, niepełnosprawnych i wręczał jakieś tam czekoladopodobne rzeczy. Tak powinniśmy to traktować jako miły gest. Można przychodzić do kogoś z czekoladką, można przychodzić z kwiatami. Tak to trzeba odczytywać. Na pewno nie nazwałbym tego jakimś PR-em na wyrost i kupowaniem wyborców. W międzyczasie angażował się politycznie i wspierał kampanię PiS w 2015 roku. Szanowni Państwo, jesteśmy w szkole podstawowej numer 3 w Pcimie. Przywoził Ziobrę, przywoził Szydłową, przywoził Kaczyńskiego. No, pan pytał jeszcze o popularność. Tutaj ludność jest propisowska generalnie. No więc jak o nim przywiózł Kaczyńskiego, to oprócz tego nepotyzmu i kumoterstwa, o którym mówiłem, jeszcze zyskiwał. Ja tutaj przyjechałem przede wszystkim podziękować strażakom. Kaczyńskiemu był potrzebny samorządowiec, Obajtek pchał się do możnego protektora, nie? To ich połączyło. Są osoby, które umieją tak wykombinować, żeby znaleźć odpowiedni moment na zrobienie odpowiedniej rzeczy. Ale czy to jest umiejętność, czy to jest cwaniactwo? Ja uważam, że ja dalej będę szedł w kierunku cwaniactwa. Co PiS zrobi z Danielem Obajtkiem? PiS go wykorzysta dotąd, dopóki będzie mógł. Nic się panu Obajtkowi złego na razie przynajmniej nie stanie. Dotąd, dopóki pan prezes nie zrozumie, że się po prostu pomylił. Ten czas, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, jest czasem niestraconym. W tym czasie nie ma poddania się. Daniel Obajtek pamięta o gminie? Tak, pamiętam o gminie, no, zawsze miło wspomina, skąd pochodzi. Dalej jest tutaj, można powiedzieć, obecny. Czyli są jakieś środki, które no właśnie Fundacja Orlenu bądź też Orlen w innej formie przekazuje na przykład na rzecz gminy, czy nie? Tak, to na pewno są środki w ramach tego, co może fundacja zaoferować. Wiem, że korzystały z tych środków zarówno przedszkola, kluby sportowe w ramach jakiegoś sponsoringu. Wróci do Pcimia? Przy tych rządach by jeszcze mógł wrócić, ale jak podejrzewam, nastąpi zmiana w Polsce, to on może wrócić, wie pan gdzie, w inne miejsce. Gdzie? No tam, gdzie w zasadzie powinien być. W sytuacji, kiedy okazałoby się, że te zarzuty są jednak prawdziwe i odejdzie w aurze skandalu z Orlenu, to wydaje mi się, że nie ma powrotu. Daniel Obajtek w wywiadzie udzielonym w WP zapewnia, że nie ma nic do ukrycia i nie da się steroryzować. Kosztami ochrony chce obciążyć Platformę Obywatelską. Kilkadziesiąt godzin po tym wywiadzie prezes Orlenu poinformował, że złożył wniosek do CBA o weryfikację swoich finansów. Na wyniki kontroli służb podległych partii rządzącej przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.
Klaudiusz Michalec, Wirtualna Polska.